Hej, dzień dobry, cześć moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Demonidias i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Dark Souls 2. Znajdujemy się oczywiście przed Nike'ą, ale tak jak mówiłem ostatnio, nie wyjdziemy sobie na razie na Skorpionicę, dlatego że chciałbym ukończyć tę lokację, a przede wszystkim najpierw chciałbym pogadać ze Skorpionem Tarekiem. Chyba tak powinniśmy odmieniać jego imię i dopiero wówczas przejdziemy sobie do Skorpionicy, bo chciałbym wam pokazać unikalny dialog, jaki tam może zaistnieć po tym, oczywiście jak już... o kurde, oni są odporni. Po tym jak najpierw pogadamy sobie ze Skorpionem, a potem ją ubijemy i do niego wrócimy. Kurde, strasznie mocne są te lwy, aczkolwiek jak widać backstaby są niezwykle skuteczne. Proszę bardzo. W ogóle, jeżeli chodzi o niestety jeszcze dwie sprawy, to pierwsza jest taka, że nie wyszło nam z kooperacją. Próbowaliśmy wczoraj przez naprawdę mega długi czas z jednym widzem. Konkretnie chodzi tutaj o Józiu. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję tutaj, że poświęciłeś ostatnio swój czas na próbowanie, na ile to, 40... prawie 50 minut chyba siedzieliśmy nad tym, ale nie udało się połączyć, także cofnąłem swojego save'a, jesteśmy znowu już na tej wersji 1.0, nic się w tym zakresie na szczęście nie zmieniło, no ale ogromna szkoda, że nie udało się tego nam ograć, nie wiem, być może serwery są jednocześnie już bardzo takie, wiecie, ograniczone tak naprawdę, bo małe zainteresowanie Dark Souls 2 na PS3 było takie malutkie przez wiele lat już, a na przykład w ostatnich dniach, kiedy już poszło info, że te serwery będą wyłączone, to nagle, o kurde, ale się odpalił. To ludzie na przykład stwierdzili, że hej, dobra, spróbujmy ostatni raz zagrać i na przykład są przeładowane, że są problemy jakieś z łączeniem się. Nie wiem, próbuję jakoś to uzasadnić, bo nie dało się za nic w świecie, mimo że mieliśmy bardzo podobne soul memory się po prostu połączyć. Także no szkoda, ogromna szkoda, bo nie ukrywam, że liczyłem bardzo na to, że uda nam się zabawić po raz ostatni właśnie w Dark Souls 2. No a się niestety nie udało. A druga informacja jest taka, że... O kurde, tracimy przez klątwę. Pomnik blokuje drogę, no i nic z tym nie zrobimy. Druga informacja jest taka, że mamy tego glitcha, jeżeli chodzi o lornetkę. I żeby go zrobić, nie wiem czy mi się to uda, to musimy zrobić to w taki sposób, że przytrzymujemy R1, czy kiedyś przytrzymywaliśmy, bo to jest oczywiście spaczowane. Idziemy sobie do przodu, wciskamy rolla i dosłownie prawie w tej samym czasie, co wciskamy rolla, klikamy L1. I to, jak widzicie, powinno nas teoretycznie przyspieszyć, ale coś nie chce się tak zadziać. Chyba coś niedobrze wykonuje. No nic, na pewno byłoby to do praktyki. Trochę szkoda, myślę, czasu mi na to. O, to nie jest dobry czas na to też z tej strony. Nie, no tu nie mogliśmy wskoczyć, bo ta skrzynia przecież jest. Ale jak coś, to mogę popróbować nauczyć się tego. Chociaż ten glitch nie będzie mi do niczego tam specjalnie potrzebny. Więc... No nie. To zły timing jest. To jest zły timing, bo taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tak czy inaczej, odstawiam sobie tę lornetkę. To chwilę tak naprawdę po premierze Dark Souls 2 można było zrobić takiego glitcha. Ej, czemu on w ogóle nie reaguje? Co jest grane? On nie ma jakoś tutaj ogarniętego tego systemu, że jak dostanie hita, to ma przyjść do mnie? Ej, o co tu chodzi? No, tak go nie zabiję w ten sposób, bo zabraknie mi włócznie błyskawic, ale... To też chyba jakieś niedopatrzenie ze strony twórców. Wątpię, żeby takie coś pozostało później na skolarze. Czy nawet na Dark Souls 2 po patchach. Po prostu ktoś nie ogarnął. Skamieniała smocza kość. O, że tych was tak nie znoszę. Właśnie, bo często jest tak, że do jednej podchodzicie i cały czas nabija wam się klątwa, bo się okazuje, że gdzieś kurde jest jeszcze jedna, nie? Ukryta. Mega wredna lokacja pod tym kątem. Widzę, że tam nie dojedzie, ale dobra, zbackstopujemy go. Tylko, że oczywiście stracę sporą część zdrowia w ten sposób. Dobra, mamy cię. Myślę, że niedługo też powinienem z kukły człowieka skorzystać. Naprawdę byłoby to potrzebne. Wiecie, co jest bardzo fajnym takim też detalem, który jest obecny w Dark Souls 2, a chętnie bym zobaczył w innych Soulsach. Mianowicie to, żeby wasza postać, podobnie jak Dark Souls 2, kiedy ma mniej HP, zmieniała się jej postura, postawa, żeby była taka zgarbiona bardziej, żeby ten oddech był bardziej nieregularny, żeby wręcz wasza postać się trzęsła. No to w Dark Souls 2 jest zrobione naprawdę fajnie. Też samo to, że stajecie się coraz bardziej pustym, jest ciekawą mechaniką. No zarówno gameplayowo, że tracicie procenty zdrowia, chociaż nie każdy jest fanem tego rozwiązania, ale na pewno jest to ciekawy jakiś taki detal, że wówczas wraz z postępem tego stanu pustego jakby, to wasza postać zmienia się również pod kątem wyglądu. I skóra staje się coraz bardziej zgniła, coraz bardziej zielona, im coraz mniej włosów ma wasza postać. No to jest fajne, naprawdę. Dobra, rozwalmy to. Mam nadzieję, że dwa lwy mnie nie zauważą, bo walka z nimi jest naprawdę przerąbana. Ciekawe, czy udałoby mi się wejść na plecy tego. Gagatka, zobaczmy. Tu też będzie urna z klątwą. O Boże. Co oni się tak dobrze orientują, że ja tutaj jestem? Nie czaję. W ogóle jest śmieszne, nie? Bo się okazuje, że ten atak, w którym mnie sprzątnęli pod koniec poprzedniego odcinka, jest jakiś super rzadki. Aż zwróciliście na to uwagę. Nie ma szans, żeby tu wskoczyć. No w Eldenie to byłaby zupełnie inna bajka. No nawet nie można podskoczyć przy ścianie. O kurde, naprawdę przez to nie mogę przejść? Byłem przekonany, że wejdę na luzie. To niezłe. Niezłe obiekty porobili. No to jest ten wredny etap, że nas tych waz jest po prostu na dole. To była jeszcze kryształowa jaszczurka gdzieś. Chyba tu. Faktycznie jak lew brzmi. Dobra. Tędy nie przejdziemy. Co to za dźwięki? O Boże, ile tu jest FPS-ów. Zobaczcie na to. Bo jesteśmy na skraju dwóch lokacji. One pewnie obie się renderują w tym momencie. I totalnie silnik gry nie ogarnia, nie? Tego. Zobaczcie. Aż oczy bolą, nie? Przepraszam. Ale tak to działa, no nic na to nie poradzę. Tak się kiedyś grało. Już rozpieszczeni jesteśmy za bardzo, nie? Nowymi grami, nowymi generacjami. Niektórzy płaczą, kiedy tam 5 FPS-ów ucieknie. Zobaczcie, jak to było, kurde. Kiedyś to było. Chociaż tak szczerze, Dark Souls 2 miało okropny performance już na premierze. No błagam, gościu, czemu ty mi zniknąłeś tutaj? Co za wredny jaszczur, nie? No, trzeba będzie tutaj powrócić, no nie ma bata. Ej, czemu podczas skoku mi się itemy przełączają? Co jest grane? Coś chyba pad już umiera powoli. Mimo, że on wcale w jakimś złym stanie nie jest, ale te pady od PS3 to... No Jezu, no weźmie człowiek pada od PS4, to on już totalnie inna jakość jest. A... pada od PS5, to jesteśmy w innej galaktyce, nie? Nie rozumiem, dlaczego mroczna kosa jest nazwana jako mr.kosa. To jest takie dziwne, bo w tej grze są znacznie dłuższe nazwy przedmiotów, które nie są skrócone w jakiś sposób. W jakikolwiek sposób. Witaj, Skorpionie. O Jezu, tak, bo ja nie mam pierścienia, żeby z nim pogadać. Zapomniałem, że to taki numer był przecież. Ja pierdzielę. Jak on się nazywał? Pierścień szeptów? Coś takiego. No wiecie, podobny motyw do tego, co mieliśmy z Quillac na przykład w Dark Souls 1, że też widzieliśmy tego znak zapytania, bo nie byliśmy w stanie, nie wiem, czy w ogóle usłyszeć jej mowy, czy jej totalnie jakkolwiek zrozumieć. Ale no nic nie dało się ogarnąć bez tego. Ognisty motyl i pochodnia. Tu jakieś szepty było słychać, jak przechodziłem. Piorne to. Dobra, ten zakątek mamy ogarnięty. Tu jest przejście. W zasadzie na początek, do ogniska. Tego na razie nie chcę robić, chociaż trochę duszy już uzbierałem. Tu też zajrzeliśmy za bazyliszka. A w sumie chyba możemy śmiało sobie teraz zeskoczyć niżej już po prostu i zobaczyć, co tam jeszcze będzie do ogarnięcia. Tylko właśnie, czy ja chcę tutaj schodzić, czy tam dalej? Możemy dalej. Do Ornifex też sobie za chwilę podejdziemy. Pamiętam o niej. Spokojnie, tu można by też zeskoczyć, ale tam w sumie wyjdziemy normalnie, więc w sumie zeskakiwać nie trzeba. Chodźmy do nie Mrocznego Łowcy, a Mrocznego Nurka? Chyba tak się nazywa, nie? But with a darkish shadow, yet still unprepared for a deeper dark. And like every undead, you have no future. Oh my, don't mind me. I'm just talking amongst myself. But if you find the need for a truer dark, then meet again. Tak, mamy pierwsze z 3 spotkań. Aż się poderwał, nie? Jak to mówią? Niech mrok wskazuje ci drogę. No, on bardziej gestykuluje niż jeden NPC, naprawdę. Samonaprowadzona materia dusz. Dobra, tu jest wyjście, a tutaj mamy oczywiście drogę do czego? Do kolejnych bazyliszków. Wspaniałe, nie? O, proszę. Boże, one zaraz mnie w kamień zmienią. O, jaki fart! Ja pierdzielę. Nie wierzę w to normalnie, że ja z tego wyjdę. Wyjdę stąd z życiem, pięknie. Upewnijmy się tylko, że nikt z nich nie żyje, bo one kurde czasem mogą przymulić. Zamknięte. Ej. Tego się nie rozwalało przypadkiem? Co jest, naprawdę? No dobra. A, dobra, już wiem! Jeden z tych skamieniałych chyba ma w sobie klucz. Że wybacz Ornifex, ale niestety pozostaniesz uwięziona. Na razie. Dusza dzielnego wojownika, bomba zapalająca. Nie wiem, czy to nie on nawet miał. W ogóle fajnie mi blokuje drogę ten pomnik. Mogli ten napis tu zmienić, nie? Mogli zrobić, nie wiem, ani drgnie, czy cokolwiek takiego. Nie wiem, czy ja zdobyłem w ogóle te rzeczy z góry jeszcze. No właśnie, nie zdobyłem, patrzcie. Z tej strony tak, ale nie ogarnąłem skrzyni ze znajdźką, która jest po drugiej stronie, więc ogarnijmy to od razu. Pójdziemy sobie odpocząć przy ognisku i myślę, że możemy do Nike już ruszać. No nie ma sensu się tam chyba bawić. Skorpiona na razie. Ja pokazywałem to też w materiale o historii Dark Souls, Save the Scales, także jak ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam raz jeszcze do obejrzenia tego. Ciężko dobry timing tutaj. Ale cieszę się, że mimo wszystko mogę tę grę wam pokazać w najlepszej możliwej jakości, nagrywając teraz z PS3, bo ta pierwsza seria, jak sobie porównać jakość obrazu, no to jest kurde niebo a ziemia, nie? Tam nie było chyba, znaczy tam było renderowane w 720p w HD, ale nagrywane to było chyba kurczę w jakimś 480 czy coś takiego, naprawdę. To jest gigantyczna różnica. Ej, dobra, mamy tyle dużo, że serio idę sobie do Madżuli, żeby podlewelować. Wypadałoby to zrobić. Czysty kamień. No ja też raczej nie jestem fanem tego motywu, że musicie przejść do konkretnej osoby, żeby móc polewelować. Wolałbym to mieć po prostu dostępne przy każdym ognisku i uważam, że to jest znacznie lepsze rozwiązanie i jakby nie widzę sensu w tym zabiegu, że musicie widzieć 20-sekundowy ekran ładowania, żeby pójść do levelowania i następnie, że musicie wracać stamtąd znowu w bardzo, bardzo długim czasie. Zwłaszcza na tych konsolach starej generacji, ale również i w Bloodborne to było irytujące, że tam trzeba było iść do snu tropiciela tylko po to, żeby z niego móc przenieść się dalej. Do tego też totalnie nie czaję. Plus na pewno w Dark Souls 2 jest taki, że macie postać z boku i wam to menu po wyborze jednego przedmiotu wam się nie zamyka, nie? A w Eldenie się zamyka. Trzeba sobie kliknąć prawy drążek, żeby to menu się zawęziło, skróciło i wtedy dopiero się nie zamyka. Tutaj domyślnie już tak jest, że się nie zamyka, więc jest spoko. Nie, no nie mam chyba niczego, bo nawet nie zareagowała na to. O, adaptacji, kurde, bym potrzebował. Naprawdę sporo. Myślę, że z kukuły człowieka sobie skorzystamy. Mam 25 ich, więc hej, czemu by nie? Jest tego naprawdę dużo. Zerknę jeszcze, czy nie jestem w stanie jakoś bardziej ulepszyć mojej broni. Ale chyba nie. Jestem w stanie, mamy grudkę w końcu jedną z tej lokacji. Nice. Nie wyłapałem jakoś tego momentu, że na grudki przeskoczyliśmy z dużych odłamków tytanitu. Bardzo dobra informacja. A to znaczy, że jesteśmy już na naprawdę niezłym, takim całkiem przyzwoitym poziomie ulepszenia broni. 6969 dusz już uzbierane. Jeżeli chodzi o Nike, to z niej możemy naprawdę sporo dostać też. Chyba około 15 000 to było nawet, więc naprawdę ładnie. Nie będę, słuchajcie, już wybijał wszystkich przeciwników po drodze do niej. Wybaczcie, ale to nie ma totalnie żadnego sensu. Po prostu przebiegniemy sobie. Mam nadzieję, że uda nam się też te gałązki pozdobywać, bo jest tutaj kilka rzeczy do odblokowania. No w tej lokacji zwłaszcza. I to ma jak najbardziej sens, bo przecież tutaj są bazyliszki, więc tak, tutaj może być dużo przeciwników czy istot, które zostały zamienione w kamień. I to jest w jakiś taki sensowny sposób naprawdę uzasadnione. No czego nie można powiedzieć o wielu innych lokacjach, na Skolarze chociażby. W ogóle tutaj była ta znajdźka u góry, nie? Nie, nie zdobyłem, cholera. Dobra, to spróbujmy może. Ożeż wy. No dobra, niech stracę butelkę. Dobra. Już się doleczymy w ten sposób. Zapomniałem totalnie, że tutaj można na górę wejść. Wstyd przyznać, ale serio tak jest. A którędy tu się wozi? Tu są skręty, schody. Jezu, aż się w głowie kręci, nie? Jeszcze z takim frameratem. No. Jest wesoło. A i są zarwane po prostu schody z tej drugiej wieży. Dusza dzielnego wojownika i kadzidło sceptyka. Elegancko. W Dark Souls 2 właśnie mamy dużo takich lokacji, które są dość małe, ale generalnie przez to jest ich dość dużo i są relatywnie zróżnicowane. To jest akurat coś, co wygląda jakby na przykład ta drużyna podzieliła się na zasadzie: ej, te 3 osoby zróbcie taką lokację, jaką macie ochotę, my zrobimy taką i potem to jakoś sklejmy w całość do kupy, nie? I czasami tak faktycznie to wygląda, bo te niektóre lokacje totalnie nie mają sensu. Dobra, jest i najeczka. Spróbujemy ją sprowokować do rozwalenia tego, bo inaczej nie będzie szans. Aha, fajnie, że to przenika przez to. Kurde, co jest z tobą nie tak? Jezu! Toksyna. O, to mam przerąbane. Znowu magia. Ja pierdzielę! Dobrze, że nie ustawiłem sobie błyskawic na broni. Wydaje mi się, że w ogóle ta znajdźka nie jest wcale jakoś istotna, ale spróbujemy ją zdobyć. Widzimy się na niej za moment. Dobra, wbijamy. Zobaczmy, jak to tym razem będzie wyglądało. Oczywiście zaczynamy w ten sam sposób. Wiadomo, że lepiej sobie za nią stanąć. O, dzień dobry. Nie pamiętam z której strony, ale chyba z jej jakby... Z jej lewej, a z naszej z prawej strony musimy się ustawić, żeby jej ogon tak naprawdę nam nie był w stanie nic zrobić, bo on nas będzie po prostu przesuwał. Przyjdziesz tutaj? O Boże, serio? Ała. No nie wierzę, że ona będzie spamowała magią po prostu teraz, serio. No weź, walnij tym ogonem, no kurde, no. Muszę zawsze cię prowokować do tego. O Jezus Maria. Ej, poświęcę sobie trochę HP. Co ona robi w ogóle? Co jest grane? Czemu ona tu nie przyjdzie? Ej, co jest? No, dzięki. A może to tylko tym atakiem mogła zrobić, ale nie, no wydaje mi się, że tym atakiem zamaszystym ogonami też by to rozwaliła, nie? Co to było? Ognisty motyl. Ja pierdzielę. Zostawię to bez komentarza, słuchajcie, naprawdę. No, tutaj wystarczyło stać. W ogóle to jest dźwięk z Quillac. Więc nawet i wygląd nie jest przypadkowy, i podobieństwa, że kobieta jest wrośnięta w połowę w jakiegoś zwierza. Nie no, z taką adaptacją to już trochę lepiej wygląda, ale no nadal nie zupełnie dobrze. Jezus Maria, co to za obrażenia są? Kurde! Jeszcze raz! Niezła ta Nike, naprawdę, mocarna. Najlepsze w tej drodze do Nike jest to, że po prostu można tutaj sobie skakać i to też bardzo przyspiesza naszą drogę, bo to jest taka krzywizna, że podskok nie powoduje rola, tylko nasza postać od razu zostaje na nogi jakby i to jest taki darmowy boost do prędkości. Dobra. Ze złej strony stoję, ale trudno. Trochę więcej staminy mi się przyda. Nie pogardziłbym tym. Ej, no bez jaj. Myślałem, że już mnie tylko uderzy, ale że nie nadzieje mnie. O kurde. No magię ma przepotężną, to trzeba przyznać. Zobaczcie, co się dzieje, nie? Co to są za obrażenia w ogóle? Ale okej, toksyna mi zeszła. Jest jakiś plus. Dobrze, że tym podskokiem mi nie nabija obrażeń jeszcze. No to też mogłoby być całkiem możliwe. Za dużo chaosu tu jest, to nie jest ciężki boss, kurde. Na wyzwaniu nawet szybko padła, z tego co pamiętam. Dobra, stajemy na solidnym. Można smoknąć teraz. Aż powinna się wynurzyć w końcu z tego piachu. Halo? No. Już nie komentuję tego hitboxa. Spoko, Demo! Musisz mieć adaptację rozwiniętą tylko na 80 poziom, żeby hitboxy były dobre w tej grze. Dobra. Dobranoc, Skorpionico. Jest i wygrana. I dusza Skorpionicy Nike. O kurde, to jeszcze więcej niż myślałem, bo ja obstawiałem 15 000, nie? Znacznie więcej wyleciało. Ładnie. Nie ma tutaj ognicha, musimy przejść dalej. No, Wrot Farosa. Mocna zmiana klimatu, lokacji od razu. W końcu zobaczymy tych przeciwników, którzy byli pokazywani przedpremierowo w Kniei Upadłych Olbrzymów. Przecież tam przynajmniej jeden z nich był. Jako ten, wiecie, rzucający toporem w głowę naszego bohatera. Mastodont. Wielka tarcza mastodonta, nice. Dobra, ale zanim będziemy tu się bawić w wybijanie, no bo to nie ma sensu w tej chwili. O kurde, to był mimik. O Jezu, one w Dark Souls 2 przecież nas... Właśnie. Łapały! W ten sposób. Widzimy się na miejscu, słuchajcie. Zapomniałem, że one tak skakały. I to były chyba dwa warianty w ogóle tych mimików, nie? One trochę inaczej mogą stać nawet. Ja pierdzielę. Trzeba było pójść do ognicha najpierw, bo pamiętałem, że to jest mimik, ale nie pamiętałem, że one to robią. Niestety. Ja pierdzielę, 36 000. Tak też ktoś może z was zastanawiać, dlaczego ja gram, to robię takie zrywy na kamerze. Dlatego, że słuchajcie, na PS3 to trochę wynika ze specyfiki pada, że jeżeli wychylicie gałkę, to ona przez jakiś czas, o widzicie, wychylacie, ona nic nie robi, nagle się robi tak, a delikatnie wychylicie, to ona mega po prostu przyspiesza. Więc grając normalnie, jak lekko ją wychylicie, to często są, jest tak, że grając, no nie będziecie tak totalnie powoli tego robić, bo tu jest lekki opór potrzebny i po prostu ta gałka spowoduje, że będzie taki zryw. To akurat no, w Dark Souls 2 jest mocno widoczne, więc najczęściej po prostu grając to tak obracam kamerę. No nie jest to idealna płynność, ale sama gra nie chodzi idealnie płynnie, więc nie oczekujmy nie wiadomo czego. Od ruchu kamerą też. Dobra, żebym tylko dotknął plamy krwi, a nie otworzył. I chodźmy do ognicha najpierw. Cyk. Siądźmy sobie, żeby mastodont się zresetował. Co to było? Sztorny amulet. Do przemiany i wtopienie się w otoczenie. Dobra. No to możemy za nim stanąć, ale możemy z boku, nie? Aha, i tak nas trafi. Dobrze, że do mnie w graba nie złapało, nie? I mnie nie pochłonął, bo to już w ogóle byłoby absurdalne w tym miejscu. Kolec czarnego skorpiona oraz nogawice ciemności. Jak wyglądają nogawice ciemności? Możecie zapytać. Dobre pytanie. Tak wyglądają. Ej, to nie jest przypadkiem... Nogawice rycerza pochłoniętego przez mrok. Nikt nie zna tożsamości ludzi, o których mówi się, że z łatwością posługuje się mrokiem. Stare, zagraniczne legendy opisują ich jako nieszczęśników, którzy pragnieni poznać starą sztukę wysysania życia. No to jest tych... Dark Wrath, nie? Jak oni się kurde nazywali? Mrocznych Łowców? Czy jak... Ja nie pamiętam, jak oni byli przetłumaczeni. No generalnie z ruin Nowego Londo, nie? Z Dark Souls 1. Też można powiedzieć, że oni oczywiście przecież w Dark Souls 3 później byli wykorzystani. A więc widać, że tutaj... Pewni przeciwnicy, pewne istoty są cały czas po prostu obecne. To jest fajne, to jest jak najbardziej spoko. Dobra, to podlevelujemy sobie na w zasadzie sam koniec tego odcinka. No i myślę, że nie będziemy się już tak naprawdę bawić w jakieś tam przechodzenie tych ruin, znaczy Wrót Farosa. To są ruiny jak najbardziej, ale no, myślę, że nie ma tam to za bardzo sensu. Musimy też na lokację wypadową, znaczy na lokację początkową naszego tutoriala przejść, żeby może rzucić te kilka rzeczy do gniazda, bo tam mamy gładki kamień, mamy nasiono drzewa olbrzymów, trochę tego jest, nie? I tam moglibyśmy kilka rzeczy sobie na pewno zgarnąć. No nie to... Znaczy chciałbym Estusa, ale no nie mogę niestety tego tak zdobyć. Ogarnijmy wytrzymałość, bo kurde, 5 punktów wytrzymałości to jest dramat, naprawdę dramat. Zwłaszcza, że mam takie, wiecie, szybkie pchnięcie możliwe na tych, na tym estoku, że jednak fajnie byłoby korzystać z niego trochę częściej. A tak, jak mogę 3 razy zrobić i już nie mogę po tym rolować, no to jest dramat. Jak teraz będę 3 razy w stanie wyprowadzić atak i po tym jeszcze rola będę mógł zrobić, to już będzie naprawdę duża, naprawdę fajna, jakościowa zmiana. Bo 3 ataki na wielu przeciwnikach jesteście w stanie wykonać i potem skończy to wszystko rolem i oddalić się od przeciwnika bezpiecznie lub uniknąć od razu ataku, pozostając przy tym przeciwniku. No ale 2 ataki, roll i koniec staminy, no to jest dramat, nie? Zobaczmy. 1, 2, 3 i roll. No, to jest bajka, to jest fajna zmiana. Boże, jaki ten dźwięk był opóźniony, słyszeliście to? Okej, teraz jest dobrze. No i cóż, moi drodzy, myślę, że na tym sobie etapie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na kontynuację Dark Souls 2 zapraszam prawdopodobnie pojutrze. Tak mi się wydaje. Życzę wam udanych, spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, żeby wpaść na odcinek. Akurat przez te święta niektóre materiały mogą być trochę krótsze, bo wiem, że też nie każdy ma mega dużo czasu, ale generalnie będą się pojawiały codziennie, więc się nie martwcie. Znaczy nie Dark Souls 2 codziennie, ale generalnie materiały na kanale będą się pojawiały codziennie, bo mamy naprawdę sporo, bo jest i Stellar Blade jako demo, to będzie taka seria 2-odcinkowa, mamy Dark Souls 2, mamy Ronina, no i mamy Dark Souls Archfronts, no i ten Banishers Ghost of New Eden akurat też jest, ale czeka na spokojniejsze czasy, żeby to dokończyć, chyba w ramach streamów myślę, że sobie to pykniemy nawet, bo tak będzie za długo. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, nie zapomnijcie o lajku, zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco, komentujcie, no i do zobaczenia następnym razem. Raz jeszcze wszystkiego dobrego na święta wam życzę i bogatego zajączka oraz smacznego jajka. Trzymajcie się, cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.